mi się bardzo podobało. Bardzo emocjonujące. Pierwszy raz można zobaczyć Białystok tak z góry. Dach wszystkich kamieni z centrum. No, niepowtarzalna okazja. Atrakcja jest bardzo duża i na pewno będzie stąd bardzo ładnie widać Białystok i bardzo się cieszę, że tu przyszłam. Ja myślę, że córka ma lepsze wrażenia i większe ode mnie, bardziej odważniejsza była i podekscytowana ode mnie. No ja jestem pierwszy raz w Białymstoku. A skąd pani jest? Z Mazur, z Indzicy. Jakie są pani wrażenia? No fajne, dlatego my robimy zdjęcia, bo podoba nam się to. Czekałam na to. Fajnie, że zrobili to. A co? Pierwszy raz jestem tutaj. Cześć, jak to na tym kole. Chciałem pokazać córce Białystok z góry. Bardzo pięknie, bardzo ślicznie to wszystko wygląda. Podobało mi się. Polecam. No, jesteśmy podekscytowani z córką. Nie możemy się doczekać, aż pojedziemy. Jesteśmy rodziną Wasiów. Jesteśmy tu zupełnie przypadkiem. Moja córka, 4-latka, po prostu chciała tutaj przyjść i przez przypadek. Ale już kiedyś na czymś takim byłem, więc no nie wiem, na pewno sympatycznie będzie. Na pewno jakiś filmik nagramy z góry dla rodziny i znajomych. Fajnie. No, w sumie był taki mały stresik. Widoki były przecudowne, prawie cały Białystok było widać. Porobiłam bardzo dużo zdjęć, także będę miała dużo pamiątek. Gdzieś będę sobie na Instagrama wstawiała. Zwłaszcza po tym długim lockdownie każda atrakcja jest fajna. Tak, więc my jesteśmy bardzo zadowoleni. A jak panorama Białegostoku, widoki? Ogólnie super, aczkolwiek myślę, że to też nie jest taki strategiczny punkt, żeby widać było więcej, prawda? Nie bałeś się? Trochę. No, zapraszamy wszystkie na Młyńskie Koło.
No nie, kręci się szybko. Najlepiej tak jak wieczorem się przyjdzie, to efekt świetny jest jeszcze.